mojego pobytu w Błyskawicach ten stół w kuchni stał zawsze. Był nakryty ceratą, ale zawsze stał. Miał szufladę, w którym leżały obcęgi, młotek, takie podręczne narzędzia pracy. Tu stała też ława, ta, która jest, była biała. Ława była biała. Stała ława. Był taki stary taboret z lichego drewna w tym miejscu. Tu stał kredensik. Może to był i żydowski? Nie potrafię powiedzieć. Może był. Jeszcze w tym mieszkaniu, może w niewielu tych żydowskich, był odpływ wody. Ten odpływ wody to był taki... Tutaj była taka... to było z metalu. Też takie... Taki zlew metalowy, rura. I tamtędy ceglany, zrobiony z cegieł, odpływ był aż na zewnątrz. Pamiętam jeszcze w drzwiach, w piecach, takie te starodawne drzwiczki, bardzo ozdobne, okrągłe. One były w tamtym piecu, w pokoiku. Zakład Szewski to wyglądał tak podobnie jak i u mnie. Młotek, nóż, obcęgi, młotek to tak wygląda Szewski. Narzędzia różne, takie do wykańczania butów, tak zwany ambus. Tak samo i on miał. Tam specjalnych wielkich narzędzi takich nie było.